Witam wszystkich bardzo serdecznie na Marszu Niepodległości! Witam wszystkich z całej Polski, pomimo wszystkich utrudnień, jakie robi nam policja na drodze, konfiskuje polskie flagi, konfiskuje banery. No nie, to podgrzewa atmosferę niepotrzebnie zupełnie. My tutaj przyszliśmy świętować polską niepodległość. W tym momencie będę rozpoczynał nasze zgromadzenie i będzie kilka krótkich przemówień, głównie osób z naszych gości z zagranicy, ponieważ także nasi przyjaciele z różnych krajów, z Węgier, ze Szwecji, z Francji, z wielu innych krajów przyjechali tutaj do nas, by razem z nami świętować ten dzień, który jest tak bardzo ważny dla wszystkich Polaków. W tym momencie chciałem jeszcze przypomnieć o tym, że tutaj w tłumie jest zbierana, tutaj zostałem poproszony o to, że jest zbierana podpisy pod petycją odnośnie przywrócenia pamięci naszym bohaterom, odnośnie tego, by pochować godnie bohaterów z Łączki. Zbierana jest petycja. Jeśli przypadkiem nie trafilibyście na osoby, które zbierają te podpisy fizycznie tutaj, to jeszcze dodatkowo zostałem poinformowany, że na platformie citizengo.org jest możliwość podpisania tej petycji. I bardzo proszę, jeśli nie znajdziecie osób, które zbierają te podpisy tutaj fizycznie, to także tam podpisać, ponieważ to bardzo ważne, żeby przypomnieć o polskich bohaterach i by mieli oni godny pochówek. Dobrze, to w tym momencie powiem, że jest oficjalnie zgromadzenie otwarte i okrzykiem cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała!